Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Oriental Empires. Witajcie moi drodzy. Dobrze słuchajcie, tuż to ostatnio działaliśmy, słuchajcie. Ostatnio udało nam się podbić dwa kolejne miasta. No i słuchajcie, wygląda to już naprawdę nieźle. Tyle, że zaczęły nam się pojawiać niepokoje społeczne, głównie ze względu na nasze moje ostatnie edykty, które tutaj powydawałem. Ale no cóż, coś za coś, nie można mieć wszystkiego. I czasem tak to po prostu bywa. Ale spokojnie, damy radę. Są pieniądze, to co mnie osobiście bardzo cieszy. No a pokoje, słuchajcie, z czasem miną, z czasem znowu będzie ok. Teraz tak, jak tu nasze jednostki? Chyba uzupełniają straty. Dobra, na razie tutaj stoimy, słuchajcie, czekamy na uzupełnienia. No i zobaczymy. Na razie, słuchajcie, nie wiem, czy gdzieś jakoś specjalnie się wybierać. Dalej, możemy uderzyć sobie obecnie w dwóch kierunkach. Tak więc zobaczymy. O, tutaj pałac nam się zbudował, proszę bardzo. Ten pałac głównie po to, żeby można było tutaj zbudować sobie później więzienie. Bo więzienie da nam co? Mniejsze niepokoje wśród chłopów. Właśnie o to chodzi. Dobra, teraz tak, to miasto trzeba byłoby rozbudować, bo to by mogło pomieścić więcej mieszkańców. Ogólnie jestem zadowolony z sytuacji. Jak tu? Tu już prawie uzupełniliśmy straty. Dobra, jeszcze poczekajmy. Niech te jeszcze jednostki troszkę wypoczną. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Co my tu mamy? Pożar w Bo. No niedobrze. A tutaj osada nam się ulepszyła. Okej, tu można połączyć to granicą. Widzicie, przez rozbudowanie naszych farm. Dobra, oczywiście z rolnictwa też są dochody, więc warto jest to wszystko budować. I tutaj było, to udało się tu. Bardzo. Cały czas pracujemy, moi drodzy. Aha, dobra, tą... tą karawanę tutaj byśmy mogli sobie zbudować. Gdzie to jest? Tu. To byśmy sobie tutaj zbudowali. To stówek utrzymanie tego kosztuje. Ja myślę, że będzie warto. Teraz tak. Czy gdzieś są jeszcze jakieś niepokoje? Tu coś się dzieje. Taki niepokój. No spokojnie, ludzie. Z czasem wszystko będzie. Potrzeba trochę cierpliwości. Zobaczmy te niepokoje. Tu jest dosyć wysoki. Ja tu już działam. Tutaj fabryka ceramiki. Świątynia konfucjańska. Dobra, na razie z tą świątynią się wstrzymam jeszcze. Widzicie, te niepokoje z miną. Potrzeba po prostu kilku, chyba 20 tur. Dosłownie. Dobra, tu jest wszystko w porządku. Lećmy dalej. Co się tu dzieje? Niepokojącego? Dobra, tutaj zdoła nam się świątynia. Chyba jest już trochę lepiej. No to jeszcze teraz sobie więzienie zbudujemy, tak? W razie czego szczerze lepiej mieć.
Dobra, rzemiosło nam powstało, tak? Będziemy mogli teraz budować sobie kopalnię. Handel żelazem, teatr. Dobra, na razie partnerza sobie ogarnijmy. Teraz tak. Wiemy, tu coś możemy pobudować. Mamy jakiś zbóż. Na razie nic specjalnego nie widzę. Też nic, tu też nic. Tutaj też nic. Bym tutaj zerknął. O, tu nawet bazaru nie ma. Trzeba tutaj wybudować. Następnie warsztat garncarski. Tu odlewnie można spokojnie. Wszystko ważne rzeczy, no. Dobra. Zobaczmy sobie teraz tak, nasze nowo zdobyte miasta, więc tak, tutaj przede wszystkim. Tak, nie ma spichlerza. Nie ma bazaru. Nie ma garncarza. Nie ma odlewni. Tak, to już macie co robić. Tutaj tak, to ocalało, to ocalało. Sobie zróbmy. To sobie zrób. Więc do roboty. Teraz tak, tu bym sobie sformował, wow, co ja tu mogę robić? Wyszkoloną jazdę. Dobra, teraz tak. Nasze oddziały. Okej, spoko. Wyruszacie tu. A wy im będziecie towarzyszyć. Okej. Pędźmy. Na dalsze podboje. Wow. Trochę ich tu jest. Nie pakuje się na razie w żadną wojnę. Sorry. Jedna mi wystarczy. Tu jest ich trzyciorty. Może nie być łatwo. Tylko nową frakcję. Queen. Upy. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i może nie być tutaj łatwa bitwa. Takie sklepać mi to. O ja, jeden z naszych oddziałów szlachty się wycofuje. Dobra, tu już mury padły.
Niezłe. Niezła rąbanina na razie. Mi się bardzo podoba. Okej, okay. Chyba czuję, że trzeba będzie tutaj ściągnąć większą armię. Dobra, tu ich rozwalamy z tego co widzę. Okej, chyba dobrze jest. Dobra. Czas się skończył. Ale kurde, nie jest łatwo. Dobra, straciłem 125 ludzi, ale przeciwnik stracił 280. Tak więc jest to całkiem niezły progres. Dobra, trzymamy się tu. Nie jest źle. Ile tu możemy mieć? 3, 6, 8, tak? Teraz tak. 8. Ale tak, tych sobie zrekrutujmy, tych sobie zrekrutujmy. 4. To potrzebujemy 5 oddziałów, tak? Taka konica z łukami. Ciężcy jeźdźcy na rydwanach. Cyk, cyk. A, i mnie hajs kosztują, tak? Dobra. Zróbmy to sobie w ten sposób. I teraz tak. Wy. Macie tu. Taki miks. Okej. Dobra, co ja tu mogę? Możemy sobie targowisko zbudować. Targowisko. Dobra, lecimy dalej. Kolejny szturm. Dobra, tu nasze wojska podążają. Już tam ich ostrzeliwujemy z tego co widzę, tak? A, ta armia już też pobierze udział w bitwie. No dobrze. Ło, tutaj się dzieją rzeczy nie do końca pozytywne dla mnie. Dosyć spora rąbaninka. Dobra, to już nasza kawaleria rusza, aby nieco wspomóc nasze wojska. Dobra,
Okej, przeciwnik się cofie. Akurat mega dobra wiadomość. No, rozwalić ich. No spoko, dobrze jest. A, my tutaj nawet atakujemy teraz. Nasi łucznicy. Dobra, przyspieszmy to. Okej, ale już żeśmy tutaj napsuli nieco więcej. Pewnie położenie stolicy. Dobra. A, oni są tu. Bandyci powodują niepokój. Gdzie są jacyś bandyci? Tu są bandyci. Dobra. Klepać mi to towarzystwo. Atakować. Dobra, tu jest jedna bitwa. Tu jest kolejna. Dobra, róbmy im krzywdę. Jak tu sytuacja? A, tutaj pozostały poniszczone wieże jeszcze po poprzednich naszych działaniach. O, gdzie tu uciekają nasi? Nie za dobrze. Spoko, my tu już ruszamy, aby znowu ich tutaj sklepać. Ci tu miecze mają. Dobra, moi drodzy, zmiękczyć ich. Dobra, ci tu znowu po nosie dostali. Tam znowu coś żeśmy rozwalili. A, tutaj żeśmy zwyciężyli, super. Dobra, tutaj trzeba się z nimi tłuc i tłuc i tłuc. No, dobra. Teraz tak, jak tu sytuacja? Coś tu ich tu kurde pogoniliśmy? Widzę. No super, super. Dobra, chyba czas się skończył. Dobra, słuchajcie, musimy ich tutaj
sklepać do końca. Lądowano obszar. Teraz tak. Tu 17 żeśmy stracili, 28 zabiliśmy. Super. Jak tu sytuacja? 88 straciliśmy, 177 zabiliśmy. A więc też bardzo dobry wynik. Tak, tu jakaś zaraza. Farma, farma. Wieści o wojnie. Xian Bei Dongyi. Dobra. I teraz tak, to mi dało kulturkę. Szkolni włócznicy i kusznicy. Wysoki mur ziemi sobie zróbmy. A potem strzelnicę będziemy mogli włączyć. Super. Dobra. Okej, okay, tak to wygląda. Jak tam sklepać. Teraz tak, jak tam sytuacja na froncie? Okej. Okay. Jednostki w tej grupie nie mają pewnych sił. Braki w osadzie, w której można rekrutować w tej samej puli rekrutacyjnej. Zielone paski na koszcie jednostki. Aktualny stan siły. Dobra. Myślę sobie tak. Was trzeba wycofać. Ale cała reszta zostaje. Dobra. Tutaj nam się targowisko zbudowało. Dobra, rozejrzyjmy się, co ja tutaj mogę budować w ogóle. Tu się wszystko pięknie, ładnie rozbudowuje. Co ja tu mogę? Karawany, koszary. Dobra, zróbmy sobie te koszary tutaj. My tu jeszcze mamy płatnerz. Sporo roboty tutaj przed nami. To się już wszystko pięknie robi. Lewnia żelaza. Budować. Tu mają co robić. Co my tu mamy? O, fabryka ceramiki. Proszę bardzo. Też fabryka ceramiki. Z tym się na razie wstrzymam. Tutaj tak, targowisko na razie. Okej. Okej. Dobra, lećmy dalej. Dalej lezą? Naprawdę? Dobra, to żeśmy tu w końcu zniszczyli. Z typami. Oj, nie będzie łatwo.
posklepać ich tam. O, to jakieś typki nas zaatakowali. Dobra, bracie za nich. Dobra, tutaj bitwa wygrana na obrzeżach miasta, ci tu nasi się wycofują niestety, dobra, chyba koniec na razie możliwości dalszych. Okej, jestem za. Armia rozbita, to mi się nie podoba. A, ten jeden oddział. Dobra, słuchajcie, trzeba by się było wycofać trochę. Uzupełnić tutaj, słuchajcie, straty. Przegrupować się. I uderzymy jeszcze raz na nich. Tutaj 88 ludzi tylko straciłem, przy inicjatywie 134. Tu 22-35. I tutaj cały czas się kręcą typki. Trzeba będzie zrobić z nimi tutaj porządek. Dobra, co my tu możemy sobie zbudować? Obóz artyleryjski jak najbardziej. Czego tu potrzebuję? Dostarczę żelazo. Stal na handel. Żelazo i stal na handel. Ile takie coś dziadostwo kosztuje? 1500, 5 tur. Ja nie wiem, czy to czasem żelaza nie wymaga od nas. Dobra, jak to wygląda sytuacja? Co tutaj? Kopalnia głębinowa miedzi. 3500! Aha, bardzo śmieszne. Dobra. No, na razie tutaj nic z tym nie wymyślę. Ale warto wiedzieć, że można dodać kopalnię miedzi. Dobra, tutaj pięknie mam handel, nawet kwitnie. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Dobra, kwestia teraz tu upraw. Możemy unowocześnić oczywiście. Tam jeszcze się dało nowe tutaj farmy zakładać. Cio. Dobra, mamy, mamy, chyba okej. Kurde, ale ile tych farm tutaj trzeba pobudować, to jest jakaś masakra. Mamy, 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 dobra. Teraz tak, nasze wojska się tu mają trochę wycofać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, na razie nasze wojska tutaj się wycofały nieco. Musimy uwzględnić straty przede wszystkim.
Jesteśmy dosyć mocno wykrwawieni i zmęczeni tą walką. Dobra, jak to sytuacja? No i bardzo ładnie. Sklepać ich tu. No i nie było tematu. Raport z bitwy. 20 ludzi stać się, 80 żeśmy prawie zabili. Dobra, my ich tutaj musimy kurde cały czas ścigać. Będziemy musieli. Dobra, w Mo. Mo trzeba rozbudować. O, trzeba rozbudować niestety. To potem odlewnie sobie możemy zrobić. Dobrze. Dobra, my tu na razie poczekajmy. Trzy, sześć, siedem... Jezus Maria, co ja liczę? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeden oddział może pójść tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Te oddziały mogą iść tu. Dobra, jakoś to trzeba wszystko sklecić razem. Do kupy. Okej. Aby cię to udało zrobić. Sprądowano obszar Jan. Dobra. In powstał obóz artyleryjski. W związku z tym, co my tu mamy? Opis z halabardami. To jest kawaleria. O, to mnie interesuje. To jest chyba jakaś ten... katapulta. Służąca do ostrzału. Pozycji wroga, tak? Bardzo ładnie. Dobra, weźmiemy sobie tego jednego typa. Ty typie. O Jezus, jak to jest daleko już. Dobra, jedziesz tu. W każdym bądź razie parę tur tobie to zajmie. No niestety. Dobra. Zobaczmy sobie teraz taką kwestię. Tego gdzie my co budujemy. Dobra, zresztą mam ich oszczędzać hajs. Okej. Okay. Tutaj przypomniałem co mam robić. Mam oszczędzać hajs. Mieliśmy tą kopalnię zbudować. Głębinową, miedzi. Dobra. Okej, okay, teraz tak, tu mamy odlewnie i bardzo ładnie. Teraz tak, jak tu wygląda kwestia? Wygląda dobrze. Wypoczęci. No jeszcze chyba trochę niewypoczęci. Dobra, to jest kolejne miasto do rozbudowy. Jak coś. Trzeba będzie o tym pamiętać. Ok, moi drodzy, ostatnia tura i będziemy kończyć ten odcineczek. No, bo czas powolutku kończyć, no, na dzisiaj. Susza, północne Chiny. Prawdę. Co nam daje, to znaczy co powoduje ta susza? Tu. Na razie chyba słaby ten, słaby przyrost naturalny.
Dobra, tu mi pokaż sytuację. Porozbudować. Okej. Okej, teraz tak. Dobra, jeszcze poczekamy. Dobrze moi drodzy, myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i tu już na razie, cześć, trzymałem, ciao, do następnego.